Witam serdecznie, z tej strony Rafał Zalewski, przewodnik animator, twórca, pisarz, hobbysta. Dzisiaj zwiedzamy dalej Chęciny, mianowicie zabytkowa, odrestaurowana synagoga, w której dzisiaj znajduje się Muzeum Pamięci Kultury Żydowskiej. Pierwsza ciekawostka, jak zobaczycie na kolumny, zauważycie, że są one jakby takie ucięte śmiesznie. To dlatego, że zostały one tutaj przyniesione z Zamku Królewskiego w Chęcinach, gdy zamek rozmontowywano, by odbudować zniszczone wtedy po wojnie Chęciny. Sama synagoga znajduje się troszeczkę niżej niż poziom ziemi. To jest dość istotne, gdzie jej umiejscowione, ponieważ tutaj była kiedyś główna w XVI wieku droga prowadząca przez Chęciny. Fakt, że zezwolono na budowę synagogi przy głównej drodze, ba, w ogóle w mieście, jest bardzo dużym wyróżnieniem. Bo tak, synagoga została zbudowana tutaj na przełomie XVI-XVII wieku. Zejście trochę niżej, nie jesteśmy pewni, czy jest to spowodowane po prostu ukształtowaniem terenu, czy nawiązanie do słów biblijnych. Z otchłani wołam do Ciebie, Panie. Być może jedno i drugie miało to jest wspólnie. Synagoga ta dzieli się na dwie części. Babiniec, który zobaczymy na końcu, oraz salę modłów, do której ruszymy teraz. Oczywiście obowiązuje tutaj zakup biletu. Oczywiście nie wyglądała ona tak jak dzisiaj. Nie była taka biała. Nie była taka prosta. Wszystko tutaj było zrobione pięknymi, wspaniałymi freskami, których dzisiaj już nie zobaczymy, bo niestety, gdy synagoga została opuszczona, nie dbano zbytnio o nią i freski nie udało się odratować. Tutaj, na samym środku, znajdowała się bima. Bima jest to swego rodzaju coś jakby podwyższenie, nie do końca ołtarz. Na schodkach podwyższenie, taka altanka, w której to wewnątrz, na środku, stała osoba odczytująca Pismo Święte, Torę. A wokół siedzieli mężczyźni, którzy słuchali Pisma. Oś czasu przedstawia nam tak naprawdę przybycie tutaj Żydów na XIII wiek. Jednakże z moich źródeł dowiedziałem się, że prawdopodobnie Żydzi po raz pierwszy odwiedzili Polskę w wieku XI jako handlarze niewolników. Łapali naszych słowiańskich przodków i sprzedawali je muzułmanom na niewolników. Oczywiście trzeba pamiętać, każda religia, każda kultura miała swoje mroczne sekrety i nie na jednym naszym przodku znajdziemy krew na dłoniach. Jednakże się mówi, że Żydzi przybyli tutaj właśnie w wieku XIII. Przede wszystkim najwięcej tutaj wsparcia było jednak dla nich w wieku XIV przez króla Kazimierza Wielkiego, który podobno był do szaleństwa zakochany w pewnej Żydówce. W Chęcinach również znajdowali się Żydzi. Jak opowiadałem już nie raz, tutaj był wielki szlak kulturowo-handlowy. Co za tym idzie? Bardzo dużo kupców. Po pierwsze, nie wolno było im budować bożnic w miastach. Bożnic nie świątyń, bo synagoga nie jest świątynią. Według Żydów istniała tylko jedna świątynia jerozolimska i nie ma żadnej innej. Synagogi są to bożnice. W Polsce nie wolno było takiej bożnicy tutaj nigdzie postawić. Ale skoro tak nie chcieli tutaj Żydów, po co wynajmowali im te komory? Już wam tłumaczę, dla pieniędzy. Polak nie mógł zajmować się lichwą. Nie mógł pożyczać na procent. Żyd mógł. Więc jeżeli Polak wynajął pokój, komorę Żydowi, a
Żyd na tej naszej wielkiej drodze handlowej zarabia na lichwie i z tej lichwy opłaca tą komorę, to hej, on ma rączki czyste. Dlatego właśnie bardzo chętnie Polacy tutaj przyjmowali Żydów jako komorników, żeby dla nich zarabiali. To się troszeczkę zmieniło z czasem. Przyszedł XV wiek. I nagle starosta trochę bardziej przychylnie popatrzył na Żydów. Dał im dodatkowe przywileje, pozwolił im wykupić, wynająć kilka kamienic na przyrynku, co nie bardzo smakowało tutaj oczywiście naszym chrześcijańskim ludziom, ale no cóż, tak to już było. XVI wiek się mówi, że to był okres, który był niebem dla szlachty, piekłem dla chłopów, czyśćcem dla mieszczan i rajem dla Żydów. Żydzi, którzy byli wypędzani z wszystkich pokolei krajów, na przeróżniejsze powody, zwalano im wszystko. Głód, biedę, cholerę, dżumę, wszystko było winą Żyda. Oni uciekali teraz do Polski. W pewnym momencie u nas, w XVII wieku, tak naprawdę było u nas 80% całości żydowskiej, całości żydowskiej świata populacji. Prawie wszyscy byli u nas tutaj, w Polsce. W Chęcinach również. Aczkolwiek mieliśmy dodatkowe przykre zdarzenie, związane dla nich. Otóż jak już mówiłem, no, ludziom nie podobało się to, że tutaj Żydzi dostali większe przywileje, tacy nasi migranci prześladowani. Więc podłapali temat, ponieważ w tamtych czasach niedługo rozpoczął się potop szwedzki. I był sobie taki pan Czarniecki. Mało się o tym mówi, ale pan Czarniecki był bardzo wielkim antysemitą, nienawidził Żydów. On wiedział, że najazd Szwedów jest winą kogo? Żydów. Ci ludzie podłapali to. Wyłapali Żydów w Szwecji. Wszystkich wymordowali. 150 ponad osób zostało wybitych, dorośli, dzieci, wszystko. Bez tak naprawdę jakiegokolwiek dowodu, że mieli cokolwiek wspólnego. Polska niby była krajem tolerancyjnym. Bo była. Niby byliśmy krajem bardzo gościnnym. Bo byliśmy. Witaliśmy tutaj każdy naród. Uciekinierów z Włoch, czy uciekinierów z żydowskich, czy z innych krajów. Wszyscy mogli u nas znaleźć schronienie. Jednakże mimo to nasza gościnność miała też i swoje cechy. I nie zawsze, i nie do każdego była. Chęciński sztalet. Początek XIX już wieku. Tak, już w tym momencie, tak naprawdę w XVII-XVIII wieku, od 70 do 90% społeczeństwa w Chęcinach było żydowskie. Tak jak mówiłem, to był raj dla Żydów. Ponieważ zaraz po wyprowadzeniu się naszych Polaków stąd, zaczęto próbować ratować miasto właśnie poprzez nadawanie różnych przywilejów Żydom, aby oni się tutaj osiedlali. Oni zajmowali się wtedy handlem. Ta droga nasza handlowa była już przesunięta, więc jeździli do Krakowa, jeździli do Kielc. Mimo tego tylko 25% społeczeństwa żydowskiego żyło na poziomie, było bogatych, reszta to była biedota. Ale dzięki nim tak naprawdę miasto nie popadło do ruiny, tylko jakoś tam jeszcze się utrzymywało. Biedne, nie rozwijające się, ale przynajmniej wciąż jeszcze się trzymało. To się oczywiście zaczęło zmieniać. Ale do tego zaraz przyjdziemy. Tutaj mamy, jak synagoga wyglądała, zauważcie, ile ozdobień było, fresków. To jest właśnie ta bima cała żydowska. Kolejne elementy ubioru codziennego i odświętnego. Tak z kolei wyglądała synagoga przed renowacją, która się tutaj odbyła. Ta ryba tutaj to jest lewiatan. Lewiatan jest oczywiście potworem ze Starego Pisma. Tora, znak przymierza Boga z Izraelem. Rimon, czyli ten element, zwieńczenie tej Tory. Tora była pisana, zawsze ona nie była księgą, ona była pergaminem. Z tym flow.
drewniany jad do tania tory. Sukienka na torę, ponieważ trzeba było oczywiście ją trzymać. Tora była właśnie umiejscowiona tutaj, za wielkim taką kotarą. Tutaj zawsze tora była ukryta, ale zawsze dostępna. Oczywiście były też inne budowle żydowskie, nie tylko synagoga, bo jeżeli była synagoga, no to musiała być też mykwa. Były domy oczywiście modlitw, były szkoły, bardzo dużo szkół żydowskich było tu. Praktycznie wszystkie odłamy żydowskie miały tutaj swoje, tak jakby, serce kulturowe. Mykwa ogólnie jest to łaźnia do oczyszczania, do rytualnego oczyszczania się, ponieważ u Żydów, wiadomo, trzeba było oczyszczać się wodą, tylko wodą nie stojącą, to musiała być woda z jakiegoś źródełka czy czegokolwiek. Robiono więc specjalne łaźnie, gdzie przynajmniej raz w tygodniu, czyli przed sabatem, trzeba było oczyścić swoje ciało. Bardziej ortodoksyjni, bardziej tacy gorliwi modlili się. Oczyszczali się w wodzie raz dziennie, tuż przed poranną modlitwą. Dla porównania Polak się kąpał raz na tydzień w tamtych czasach, więc Żydzi raczej byli dość czystymi. Kobiety musiały się oczyszczać zawsze po porodzie i zawsze po owulacji. Także również tego od nich wymagało. No. Elementy w synagogi, właśnie za takim elementem schowana była Tora. Zagłada Żydów. No cóż, jak już mówiłem, rodziny stały się na żydowskim węgrzu, miną żydowską. Jednakże przyszły trudniejsze czasy. Wojska niemieckie wkroczyły do Chęcin. Zaczęto łapać Żydów i umieszczać ich w specjalnie odseparowanych pomieszczeniach, specjalnie odseparowanych ulicach, tak zwanych getcie żydowskich. Tutaj w 140 budynkach przetrzymywano przez rok około 4000 Żydów z całej okolicy. Po roku, tym co dali radę, kazano iść z buta do wolnicy. Tym, których się nie udało, bo jest za starzy, zbyt chorzy, żeby iść, zawieni na miejscu. Młodych, którzy należeli do tak zwanej policji młodzieżowej, tej żydowskiej, rozkazano im zebrać wszystkie pozostałości, wszystkie skarby żydowskie i przynieść im. Następnie ich również rozstrzelano. Jak widać, Żydzi nie mieli naprawdę lekko. Nie, żebym tutaj coś sugerował, ale w rzeczywistości cała nasza pomoc dla Żydów była obustronna. Mieliśmy wspólnego wroga. Koniec końców. Tak naprawdę żydowski koniec był tutaj po wielkim pożarze w Chęcinach. W pierwszej połowie XX wieku z 240 budynków spłonęło bodajże 230. I ci Żydzi, którzy jeszcze byli później, bo jeszcze też próbowali się uśmiercić, uciekli stąd do Kielc, gdzie tam zaczęli rozbudowywać swoje domy. Po co mieli odbudowywać? W Chęcinach znajdziemy również cmentarz żydowski. Najstarsze maceby podobno pochodzą z XVI aż wieku. Jest to dość spory cmentarz w dość dobrym stanie w porównaniu do innych cmentarzy żydowskich w Polsce. A to, moi drodzy, oczywiście chrześcijanom od razu się to kojarzy z wodą święconą, ale nic mylnego, to jest skarbonka. Tutaj wrzucano pieniążki, które były przeznaczone na synagogę. Wychodzimy powolutku z głównej elementu synagogi. Tam troszeczkę pomieszałem, przyznaję. Tak naprawdę wielki pożar Chęcin odbył się przed oczywiście całym getem żydowskim.
Także Żydzi uciekli stąd i zostali z powrotem zmuszeni tutaj przez niemieckie wojska. Babiniec. Według tradycji żydowskiej kobietom praktycznie w ogóle nie wolno było wchodzić do bożnicy, do części modlitewnej. Tutaj kobiety wchodziły na tak zwany babiniec, skąd mogły słuchać oczywiście. Zgodnie z starym pismem, testamentem, kobiety nie były mile widziane w kaplicach. Nawet mówiąc, chrześcijanie również później, wiadomo, że chrześcijaństwo powstało z żydowskich tradycji, świąt, także w chrześcijaństwie również kobietom nie do końca wolno było wchodzić do kościoła. Jeżeli wchodziły do kościoła, to musiały mieć na głowie chustę, bo widok kobiety w kościele podobno raził Boga. Tak przynajmniej było to interpretowane. Tutaj możemy wykorzystać elektroniczny zabawka dla dzieci, ofiarowana dzieciom podczas Święta Światła, Hanuki, jak się nie mylę dobrze. Właśnie podczas tego święta to był jeden, praktycznie jedyny raz w roku, kiedy mężczyznom pozwalano na hazard. W przyszłym roku Żydom nie wolno uprawiać hazardu. Raz w roku to święto można. To samo dotyczyło dzieci. Dzieciom dawano takie małe czekoladowe monety, które stawiali i obstawiali właśnie podczas gry w drejdle. Można było wygrać lub przegrać dużo słodkości. Dzisiaj są normalnie pełne całe drużyny zajmujące się drejdlami. Do tego święta Hanuki, święte świateł, używano właśnie takiego świecznika Hanukija. W pierwszych tamtych czasach dzień trwał od zachodu słońca do zachodu słońca. Tak liczono dnie. Po drugie, jest to zgodne z pismem. Siódmego dnia będziesz święcić, bo siódmego dnia Bóg odpoczywał. Sobota w rzeczywistości jest dniem siódmym. Nie niedziela. Niedziela, moi drodzy, to jest pierwszy dzień tygodnia. Tak? Zostało to troszeczkę nam zmienione w momencie, kiedy zrobiono taką uniwersację czasu, żeby wszędzie czas był w miarę taki sam. W Polsce zostało to zmienione i nagle wpadło nam, że niedziela będzie dniem siódmym. Tak, do dziś w żydowskiej kulturze 12 lat jest dorosła kobieta, 13 lat już dorosły chłopak. Może to nam wygląda dziwnie, ale w rzeczywistości w średniowieczu i tam wcześniejsze czasy w Polsce i w Europie kobieta stawała się kobietą, dorosłą liczoną kobietą, kiedy może urodzić dziecko, a chłopiec, kiedy może ją zapłodnić. Czyli wiek 12-13 lat został ujęty jako ten element 12-13 wiosen, to już jest dorosłość. Wiele narodów to zmieniło, w tym oczywiście Polska, wiele kultur to zmieniło. I tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze zwiedzanie. Mam nadzieję, że zwiedzanie to krótkie, pokrótkie Wam się spodobało. Chciałbym przypomnieć, że można mnie śmiało wynająć jako przewodnika, animatora po chęcinach, po obiektach tutaj zawartych. Z tym samym dzisiaj kończymy już zwiedzanie live online Chęcin. Następnym razem, mam nadzieję, spotkamy się gdzieś troszeczkę dalej. Moi drodzy, dziękuję Wam za obejrzenie mojego live'a, dziękuję Wam za obecność. Rafał Zalewski, żegnam Państwa.